Sponsorem programu jest PKN Orlen. Igrzyska olimpijskie. Najważniejsze wydarzenie w życiu każdego sportowca, który bierze w nich udział. Każdy z naszych 215 sportowców wspieranych przez sponsora strategicznego PKN Orlen z dumą udaje się w tym roku do Tokio walczyć o godne reprezentowanie kraju i walczyć o swoje marzenia. Szans na medal mamy wiele, ale jest taka dyscyplina, w której na olimpijski medal czekamy przeszło 41 lat. Siatkówka mężczyzn. Dyscyplina, w której w tym roku to nasza reprezentacja jest głównym faworytem do złota. Szczerze, staramy się nie skupiać w tej chwili na roli faworyta, staramy się zrobić wszystko każdego dnia, żeby jak najlepiej przygotować się do igrzysk. I o tym codziennie myślimy. Myślę, że my nie do końca tak otwarcie mówimy o tym medalu, ale mówią o tym medalu nasze wyniki, które poprzedzały igrzyska. Myślę, że to będzie spełnienie marzeń, jeżeli uda się ten wynik osiągnąć. Musimy być przygotowani przede wszystkim na to, że żeby osiągnąć ten cel, potrzeba będzie ogrom pracy. Na pewno nie czekają nas tam żadne miłe, przyjemne spotkania. Nasze orły wręcz palą się do gry i już porywają się nawzajem do wspólnej walki o medale. Vital Heinen stworzył wspaniały zespół, drużynę jedną z najlepszych na świecie. Drużynę, która daje nam w ostatnich latach powody do dumy, radości i łez wzruszenia. Na pewno, po części jesteśmy przygotowani do długiego pobytu razem w bańce, w zamknięciu. Postaramy skupić się na tylko i wyłącznie na graniu, na tym, żeby jak najlepiej przygotowywać się do kolejnych meczów. Na pewno ćwierćfinał będzie pierwszym bardzo, bardzo trudnym sprawdzianem, ale w tej chwili skupiamy się, tak jak powiedziałem, na tym, żeby w jak najlepszej dyspozycji, w zdrowiu dotrwać do igrzysk i jak najlepiej prezentować się we wszystkich kolejnych meczach. Siatkarze zmagania na Igrzyskach Olimpijskich rozpoczną dokładnie za 8 dni. W następną sobotę, 24 lipca o godzinie 12:30 czasu polskiego, Mistrzowie Świata zmierzą się z Iranem. W kolejnych meczach zagrają jeszcze z Włochami, Wenezuelą, gospodarzem Igrzysk Japonią oraz Kanadą. Po wyjściu z grupy czekać będą tacy rywale jak Francja, Brazylia czy Stany Zjednoczone. Cóż, na Igrzyskach nie ma łatwych rywali. Per aspera ad astra, przez trudy do gwiazd. Tych gwiazd nasi siatkarze zdecydowanie mogą sięgnąć, a nam pozostaje już tylko mocno trzymać za nich kciuki. Jesteśmy jedną drużyną, wspieramy polskich olimpijczyków. Uroczyste otwarcie Igrzysk Tokio 2020 już w następny piątek. Sponsorem programu był PKN Orlen.